Poniedziałek, 31 lipca, Karolina Paras. Witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie. Nie brakuje chętnych na dotacje na wyprawkę szkolną. W informacjach również relacja z koncertu Universe oraz turnieju w piłkę plażową. To już półmetek wakacji i zbliża się czas na przygotowywanie wyprawek szkolnych. Na ich zakup Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wypłacił polskim rodzinom w sumie 60 milionów złotych z programu Dobry Start. Ile rodzin z Piotrkowa sięgnęło po tę dotację? Zakupy wyprawki szkolnej to przyjemność dla dziecka, ale wydatek dla rodziców. Wsparciem finansowym jest program Dobry Start. Rodzice i opiekunowie raz w roku mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. W województwie łódzkim rodzice złożyli już ponad 92 tysiące wniosków. Każdego dnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają nowe wnioski o świadczenie 300+. Do tej pory rodzice i opiekunowie w województwie łódzkim złożyli ponad 92 tysiące wniosków. Jak to jest w Piotrkowie Trybunalskim? Z ostatnich przekazanych przez ZUS danych wynika, że w mieście złożonych zostało 3171 wniosków. Kto nie złożył, ma czas do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, platformy usług elektronicznych, PUE ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Jedne remonty są wykonywane, inne są przygotowywane. Ulicę Słowackiego od Polskiej Organizacji Wojskowej do Placu Kościuszki czeka naprawa. Ale aby prace wystartowały, potrzebna jest dokumentacja i ta jest w trakcie sporządzania. Ulica Słowackiego od Polskiej Organizacji Wojskowej do Placu Kościuszki przebudowana została ponad 12 lat temu w ramach programu Trakt Wielu Kultur. Czas mija, a nawierzchnia asfaltowa poddała się jego zębowi. To prawda, rzeczywiście te warstwy ścieralne, szczególnie w okolicy Sienkiewicza, w okolicy Dąbrowskiego, są dość w złym stanie. Dlatego też przygotowujemy procedurę związaną z wymianą nawierzchni na ulicy Słowackiego. Taką decyzję podjął pan prezydent. To jest oczywiście pewien proces, zapewne też dość długi, bo trzeba uzyskać stosowne pozwolenia, przygotować dokumentację techniczną, ale rzeczywiście pan prezydent ma w planach w przyszłości zmodernizować ulicę tak, żeby ona była w tak zwanym eleganckim stanie. Jest to główna ulica w mieście, więc tutaj oczywiście nie może być żadnych problemów. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeprowadza właśnie procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy jezdni. Kiedy może ruszyć remont nawierzchni? Nie chciałbym deklarować terminu, natomiast robimy to metodycznie, krok po kroku i jak już wszystkie procedury zostaną spełnione, więc myślę, że wtedy przystąpimy do przebudowy tej ulicy. Na tę chwilę miejsca, w których doszło do znacznej erozji asfaltu, zabezpieczono łatami. Po raz pierwszy spotkali się w 1981 roku w katowickim Spodku. W 1984 roku w pełnym składzie grali już jako Universe. W Piotrkowie Trybunalskim pierwszy koncert zagrali 30 lat temu. W minioną sobotę ponownie wystąpili dla piotrkowskiej publiczności. Zagrali swoje największe przeboje, jak chociażby W perły zmienić deszcz czy Tacy byliśmy. Zespół Universe pojawił się w Piotrkowie Trybunalskim kilka godzin przed koncertem. Muzycy mieli okazję trochę pozwiedzać miasto, zobaczyć rynek czy też amfiteatr miejski, gdzie pierwotnie miał się odbyć koncert. Ten z powodu zapowiadanej burzy przeniesiono do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Jak się okazało, burza była, a koncertu nagle nie trzeba było przerywać. Universe granie rozpoczął o godzinie 20 od swoich słynnych opolskich przebojów. Licznie zgromadzona publiczność od pierwszej nuty bawiła się razem z zespołem. Atmosfera była wyjątkowa, bo przeboje Universe znali i śpiewali wszyscy obecni, a każdy kolejny utwór porywał publiczność do coraz śmielszej zabawy. Taki retrospekcji troszeczkę wspomnień. Troszeczkę żeśmy przypomnieli sobie, jacy byliśmy jeszcze wczoraj. No bardzo pięknie. Podobało się bardzo nam. No, bardzo nam się podobało. No jakby nie patrzył, to piosenki naszej młodości są. Praktycznie jesteśmy w tym samym wieku. Uwielbialiśmy Mirosława.
naprawdę pamiętam te lata 80., 90. z nim, to i teraz też bardzo ładnie wspominał, naprawdę bardzo ładnie wspominany był. No fantastycznie i publiczność piotrkowska niesamowita, naprawdę. Byłam na bardzo wielu koncertach, ale taka publiczność jak tutaj to mało kiedy się zdarza. Aż tak żywiołowa. Nam się fajnie gra te przeboje, bo one naprawdę, słuchajcie, jakiekolwiek byśmy nie zagrali, bo my mamy największy dylemat i co zagrać, a czego nie zagrać, bo to jest właśnie, koncert trwa około 1,5 godziny, a mamy przebojów jest 50, dużo. No, czyli około, jeśli jest maksymalnie 20, to jeszcze 130 piosenek czeka w kolejce, więc nigdy nie ma wszystkich, ale ja tak uważam, że ten niedosyt jest najlepszą rzeczą, bo ludzie chcą przyjść znowu. Zespół Universe w swoim repertuarze posiada 150 przebojów. Na koncertach takich jak ten w Piotrkowie prezentuje zaledwie ułamek swojej twórczości. Na sobotni koncert wybrano niewiele ponad 20 piosenek. My mamy tak, że my już mamy taki klucz, że 70% programu, czyli Mr. Lennon, Wołanie przez ciszę, Żaba czy Perły zmienić deszcz, to są sztandarowe piosenki, których nie można nie zagrać. A staramy się w zależności od sezonu, te przynajmniej z 30% to tak staramy się jakby przemycać te trochę może mniej znane, no ale tak, żeby też ludzie jakby zobaczyli i zapragnęli szukać innych piosenek w internecie. Koncert trwał 1,5 godziny i zakończył się kilkukrotnym bisem. Artyści, jak zapowiedzieli, do Piotrkowa Trybunalskiego wrócą. Dla takiej publiczności, jak mówili, warto. I każdy ma nadzieję, że okoliczności pogodowe pozwolą zagrać duży plenerowy koncert, tak by każdy fan był zadowolony. To jest chyba najważniejsze, że są ludzie, którzy chcą przyjść i mimo, że troszeczkę tego zamieszania było, ale jednak chyba dobrze się stało, bo z tego co wiem bardzo mocno padało przed chwileczką, więc tak trzeba było tamten koncert w amfiteatrze przerwać, a tak mamy go tutaj cały i mam nadzieję, że zawsze jest trochę tego niedosytu i będzie następny koncert. No właśnie tak mówiłeś ze sceny, że pragniecie jeszcze zagrać w Piotrkowie koncert. No dokładnie pamiętam, chyba byliśmy tu 30 lat temu, więc no myślę, że święty czas, a tutaj jakby w Piotrkowie jest o wiele więcej naszych fanów niż się dzisiaj tutaj w sali zmieściło, więc będziemy w kontakcie tutaj z dyrekcją i mam nadzieję, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym pojawimy się na pewno. Zespół Universe w Piotrkowie wystąpił w ramach cyklu koncertów Trybunalskie Granie. Cel to promowanie i rozpowszechnianie muzyki i kultury hip-hop, łączenie środowisk twórczych, zarażanie pasją i realizowanie projektu muzycznego, a temu wszystkiemu zawsze towarzyszy cel charytatywny. Rap Lokal odbył się już w 8 miastach w Polsce. W tym roku odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim. Rap Lokal to wydarzenie kulturalno-charytatywne. Jak to wyglądało do tej pory? Na początku fundacja zaprasza do współpracy twórców muzyki. Razem tworzą utwór, nagrywają klip, a wszystko finiszuje koncert charytatywny. Tak samo będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Do wspólnego tworzenia i pomagania zaprasza ST Krzysztof Łyszkowski. Poszukujemy artystów, którzy nie tylko rapują, ale również śpiewają, czy tam malują, jeżdżą na deskach, na tańczą. Szeroko pojęte właśnie środowisko artystyczne, żeby wspólnie zrobić taką wizytówkę Piotrkowa. Kto napisze tekst? Raperzy, artyści. Oczywiście tutaj będziemy kontrolowali, żeby to wszystko miało pozytywny wydźwięk i było dosyć motywujące. To jest też właśnie jedno z naszych tutaj kierunków. Ale dajemy tutaj dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, o właśnie tą kwestię artystyczną. Poszukiwani są artyści, muzycy, wokaliści. Wystarczy wejść na stronę Fundacji Rap Lokal i zgłosić swój udział. Wszystkich witamy z otwartymi ramionami. Tak naprawdę DJ-e czy b-boye, ludzie, którzy tańczą breakdance, rapują, śpiewają, czy R&B, czy hip-hop. Czekamy na wszystkich. I mają to być lokalni artyści. Oczywiście. Wszyscy ci, co są związani z Piotrkowem Trybunalskim, nawet jeżeli ktoś nie mieszka w Piotrkowie bezpośrednio, ale jest spod i utożsamia się z naszym miastem, to też zapraszamy serdecznie. Do współpracy zapraszane są także instytucje. Akces Swój już zgłosił Miejski Ośrodek Kultury, a potrzebni są również sponsorzy. Szczegółowe informacje na stronie organizatora. Słońce i piasek i piłka w grze.
czyli siatkówka plażowa. Dla jednych sport zawodowy, dla innych sposób na zdrowe spędzanie wolnego czasu. W miniony weekend odbył się turniej w piłce plażowej. O puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sezon turniejów w siatkówce plażowej trwa w najlepsze. Na piotrkowskim boisku przy ulicy Belzackiej również odbywają się turnieje. W miniony weekend zawodnicy z regionu rywalizowali o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zarówno turniej kobiet, jak i mężczyzn był rozgrywany systemem brazylijskim. Jest to system tak zwanej podwójnej eliminacji, czyli jak przegrywamy dwa mecze, odpadamy z turnieju. Natomiast przegrywając jeden, mamy dalej szansę zdobyć złota. Udział w zawodach wzięły drużyny damskie i męskie. W sumie było ponad 50 zawodników. Kibice mieli co obserwować. Rywalizacja na plażowym boisku była zacięta, a pogoda była wymarzona i pomagała w rywalizacji. Myślę, że warunki tutaj zarówno jak i pogodowe, zagrywka, tutaj odrobinkę wiatru pomogło w odniesieniu sukcesu. Puchar dyrektora dla drużyny damskiej wywalczyła łódzka ekipa. Marta Rażniewska i Paulina Rękowska. Najlepszą drużyną męską zostali reprezentanci Piotrkowa, Robert Pawlikowski i Szymon Filipek. A ja gratuluję! To wszystko na dziś, a po wydaniu zapraszam do obejrzenia programu Karoliny Kucharczyk podsumowującego sezon jagodowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Nie tylko odnawiane alejki, nowe nasadzenia i przycięte drzewa. Park Belzacki w Piotrkowie Trybunalskim podczas rewitalizacji otrzymał też nowe funkcje i ma nowe atrakcje, jak plac zabaw czy fontanny w jeziorku. Belzacki znajduje się w zachodniej części Piotrkowa. Od lat jest miejscem, gdzie chętnie wypoczywają piotrkowianie. Teraz wypoczywają w innych warunkach. W trakcie modernizacji odrestaurowano parkowe ścieżki, część z nich zmieniła swój przebieg. Wyczyszczono zbiornik jeziorka, pojawiły się dwa widokowe tarasy. Wypielęgnowano aleję grabową. W parku jest też plac zabaw, siłownia i miejsca do biwakowania. Jest fajnie jest zrobione, bardzo ładnie. Ja pamiętam taki po prostu zaniedbany ten park. Jest duża różnica na pewno. Fajny plac zabaw, dużo ławek, no jest fajnie. Dzieciaki zadowolone i plac zabaw, i fontanny, i można karmić kaczuszki, co się bardzo córce podobało. Park Belzacki to dawny park dworski. Istniał tu kiedyś dworek. Dziś o jego bytności przypomina wybudowany portyk w miejscu wejścia do nieistniejącego już dworku. Park Belzacki to dziś miejsce wypoczynku, ale też miejsce przyjazne dla ich skrzydlatych mieszkańców. Na łąkach kwietnych ustawiono uliki dla owadów. Wypoczywający mogą zadbać także o brzuszki kaczek, które można karmić ziarnem z kaczkomatów. Zakończenie prac i finalne przekazanie parku do użytku przypieczętowano w czwartkowy wieczór uruchomieniem fontanny zamontowanej w parkowym jeziorku. To nowość. Wcześniej takiej instalacji tutaj nie było. Fontanna tryska na 24 metry wysokości z 8 dysz. Fontanny zrobiły furorę wśród dzieci. A po zmroku również wśród dorosłych. Fontanna nie tylko tryska, ale również świeci. Jej strumienie są podświetlane LEDami. Taniec strumieni wody odbywa się naprzemiennie w kilku sekwencjach. Ale strumieniami można też sterować samodzielnie za pomocą panelu oraz telefonu komórkowego. Powiedz mi, jak ci się podoba? Bardzo fajnie. Co ty teraz robisz? Operuję tym, którą chcę, to włączę. Za pomocą kodu QR możemy wybrać z trzech utworów dowolny i wtedy fontanna pracuje w rytm muzyki.
jeżeli ma w czymś pomóc, w sensie natlenienia czy tam uatrakcyjnienia tego parku, to tak, elegancko. No, jest bardzo piękna fontana, bardzo. Żeśmy na pewno długo wszyscy na nią czekali, aż nastał ten dzień i naprawdę robi wrażenie, bardzo duże wrażenie. Także dziecku tutaj też widać, że mojemu się bardzo podoba. Tak jeszcze myślimy o tym dźwięku, ale nie wiem, czy jakoś tam trzeba to kompatybilne, musi być z telefonem, czy jak, ale ogólnie jest bardzo piękne. Warto przyjść odwiedzić nasz Park Welzacki. I choć prace modernizacyjne Zieleńca zakończyły się pod koniec ubiegłego roku, to dopiero teraz można go zobaczyć w pełnym rozkwicie. Ma to związek z koniecznością wykonania napraw. Ostatnim takim elementem, który, jeżeli chodzi o poprawę, to były tutaj alejki. Firma, która była wykonawcą, ten alejki naprawiła, także możemy w pełni korzystać już z tego elementu. A dzisiaj otworzyliśmy oficjalnie fontannę, która będzie, mam nadzieję, cieszyła oko naszych mieszkańców. Była to dość duża i skomplikowana inwestycja, ponieważ tutaj wchodziły uzgodnienia przede wszystkim z konserwatorem zabytków, ponieważ jest to park zabytkowy. W związku z tym te uzgodnienia dość często, dość długo trwały. Była tutaj zrewitalizowana praktycznie cała przestrzeń dotycząca zarówno zieleni, jak i przebudowywane były elementy stawu. Był staw oczyszczony, woda została spuszczona na początek. Były budowane elementy małej architektury, trejarze, był wybudowany nowy portyk. Tak jak tutaj widzimy, nowe ławeczki. Także myślę, że jest to takie miejsce, które dla mieszkańców będzie służyło. Dodatkowo oczywiście te elementy, które jak najbardziej są potrzebne, czyli nowy plac zabaw, nowa siłownia plenerowa, i to są te elementy, które na co dzień widzimy, że bardzo cieszą naszych mieszkańców. Z punktu widzenia historycznego jest bardzo ważne, ale również dziś takie miejsce bardzo często odwiedzane. I to nie tylko teraz, kiedy park już wygląda ładnie, kiedy jest wiele atrakcji, ale wcześniej, kiedy była tu już też taka tradycja, zwłaszcza dla osób mieszkających w zachodniej części Piotrkowa, aby tutaj wypoczywać, aby tutaj przychodzić na spacery. I sądzę, że tak będzie również nadal, a te dodatkowe elementy, które są tutaj obecne, z pewnością będą takim dodatkowym magnesem. Modernizacja Parku Belzackiego to koszt ponad 10 milionów złotych. Około 3 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Lato to czas sezonowych owoców, również tych leśnych. Lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Zwłaszcza w lipcu jest ich najwięcej, bo to właśnie na nie sezon. Teraz robią się największe i jest ich najwięcej. Ile dziennie litrów jesteś w stanie uzbierać? Tak 3-4. Leśna jagoda od dawna uważana jest za najcenniejszy dar z leśnych plonów. To czarne złoto polskich lasów. Czernica, bo tak jest również nazywana, jest niskokaloryczna, bogata w antyoksydanty i składniki odżywcze. Jagody mają bardzo dużo wartości, przede wszystkim witamina A, E, C. Dodatkowo mają sporo błonnika, potasu, także można powiedzieć, że są to takie owoce wielozadaniowe. To, co je szczególnie wyróżnia spośród innych owoców, to jest bardzo duża zawartość antocjanów, czyli takich substancji działających przeciwutleniająco. Także naprawdę warto jeść.
Wielka Czernica to jest nasz naprawdę bardzo bogata bomba, jeśli chodzi o witaminy i leczenie. Tutaj borówka amerykańska niestety nie jest aż tak mocno nasycona różnymi substancjami leczniczymi. Jest ona smaczna, ale borówka czernica od dawna, od czasów prehistorycznych była uważana za lek. I tutaj bardzo często podaje się ją przy różnego rodzaju schorzeniach, takich jak krwawienia jelit, w ogóle jakiekolwiek wewnętrzne krwawienia, choroby wrzodowe, a więc tutaj żołądka, tutaj podawano ją już bardzo dawno. Jagody są nieocenionym źródłem zdrowia, regulują trawienie, poprawiają wzrok, wzmacniają również odporność. Zawierają kwas foliowy, powinny sięgnąć po nie kobiety, które starają się o dziecko bądź już są w ciąży. Ponadto osoby z problemami naczyniowymi, z problemami z krążeniem, z niedokrwistością, również chociażby ze względu na obecność żelaza. Świetnie nadają się dla osób na dietach redukcyjnych, bo są bardzo niskokaloryczne i zawierają niewielką ilość cukru, stąd też i dla cukrzyków również są polecane. Znane są też z tego, że bardzo fajnie regenerują siatkówkę oka, więc osoby, które mają problemy ze wzrokiem, też skorzystają. Możemy borówki suszyć, możemy suszyć ich liście, prawda? Też możemy zasuszać ewentualnie listki i zbierając też ręcznie, obskubując, możemy to wszystko na zielone zasuszać i takie napary były bardzo, bardzo cenne i do tej pory są. I ja słyszałem taką historię, że wzrok się poprawia po borówce i że podawano kiedyś borówki pilotom. W czasie wojny właśnie piloci przy lotach nocnych dostawali napar z borówek po to, żeby lepiej widzieli. Jak się okazuje, to ona wpływa na krążenie wokół, prawda, krwi, a więc tutaj no, w jakiś sposób te naczynka krwionośne wokół, substancje niektóre udrażniają, stąd być może ten wzrok troszeczkę się poprawiał. Natomiast tutaj badania nie potwierdzają, że sama borówka na to wpływa. Niemniej jednak mamy naprawdę w lasach polskich niesamowicie cenny lek i warto z niego korzystać. Jagody wielu zbiera zarobkowo. Jeden litr jagód w tym roku kosztował od 15 do 30 zł. Mimo ceny, nawet jeśli sezonowo jest wysoka, to na bazarach i targach nie brakuje miłośników jagód. A to na całą zimę w zamrażarce się zamrozi, później się robi jagodniczki, tak wyciąga się o każdej porze i się zajada. Nie wiem, no u mnie babcia zwykle dżemy robi. Z jakim przeznaczeniem w tym roku jagódki zbieramy? Głównie do domu, żeby można było zrobić na ciasto, na słoiki, na zimę oczywiście. Ktoś z rodziny potrzebuje, to też wiadomo, że oddam, ale głównie na użytek własny. Bo wiadomo, że jagody to samo zdrowie. Oczywiście. Z tego co wiem, też są dobre dla cukrzyków. Ja zawsze polecam koktajle. Koktajle, czyli na przykład zmiksowane jagody, do tego jakieś tam maślanka czy kefir, jogurt, no to już zależy co kto lubi. Koktajle są fajne, bo można je wypełnić różnymi superfoodsami. Czyli na przykład czy siemieniem lnianym, czy nasionami chia, czy lukumą, no to już zależy jakie mamy potrzeby. No wiadomo, że no w Polsce pierogi z jagodami, tak, również będą okej, pod warunkiem, że będą wykonane z dobrej mąki i na przykład zamiast śmietany polane jogurtem naturalnym. Jagody można mieć za darmo, jeśli sami sobie je zbierzemy. Owoce runa leśnego są w pełni bezpłatne i na własny użytek można zbierać ich do woli. Jeśli sami wybierzemy się do lasu, pamiętajmy, że możemy liczyć na pracę własnych rąk. Zbieraczki są kategorycznie zabronione. Zbieranie jagód w lasach państwowych jest, że tak powiem, dopuszczone i nie potrzeba wnosić żadnych opłat. Jeśli zbieramy te jagody dla siebie, jeżeli zbieramy te jagody po prostu za pomocą własnych dłoni, prawda, bo taka forma jest dopuszczona, jest to jakby dobrowolne i nic tutaj się nie dzieje. Natomiast przy zbiorze przemysłowym, przy zbiorach takich, które uszkadzają samą borówkę, borówkę czernicę, te krzewy, prawda, no tutaj grozi już nam mandat do 500 zł za to, że niszczymy runo leśne i kiedy używamy tego typu sprzętów. To jak pokażę, to jest taki właśnie zabytkowy.
odebrany zbieraczowi no, kilkanaście lat temu, bo ten proceder jakby znikł, no to jeszcze są pańczyna nawet, bo nieużywane. Jest to taki grzebień do zbierania. Tutaj właśnie wprowadzano krzewinkę, pociągano do góry i razem niemalże z liśćmi, ze wszystkim, nadrywając korzonki z tego krzaczka, no, zbierano w ten sposób, oczywiście bardzo szybko. Jagody przed zjedzeniem zawsze trzeba dokładnie umyć, mogą być na nich niewidoczne dla oka pasożyty czy bakterie. A po wizycie w lesie pamiętajmy, by dobrze obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy nie ma na nim niebezpiecznego dla zdrowia kleszcza.